Cześć, witajcie na kanale Lizer. W kolejnym odcinku Jurassic World Evolution wypuszczamy Ankylosaurusa, zobaczymy jak na niego velociraptory będą polowały. Czy ja myślę, że on może je pokonać, jeżeli go zaatakują. Ale dzisiejszy odcinek będzie tak naprawdę polegał na czymś innym, bo dzisiaj wyruszamy już na trzecią wyspę. Będziemy robić tam nowy park jurajski. Będziemy go chyba mogli od początku sobie zrobić, więc myślę, że ten odcinek może być bardzo fajny, bo jest napisane w misji na tamtej wyspie, że będziemy mogli zrobić chyba T-Rexa, tak mi się wydaje, jeżeli dobrze zrozumiałem. Także ostra faza i zapraszam was do oglądania, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zostawcie jakąś aktywność po sobie, a nowe osoby zachęcam do subskrybowania, a wszystkich subskrybentów z kolei do zostawienia dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o filmach. Zaatakuje? Zaatakuje czy nie? Zapraszam też do przejrzenia opisu, tam jest Facebook, tam jest Instagram, tam jest też Discord, wszystkie moje social media, które są prowadzone dla widzów tego kanału. I piszcie też swoje pomysły na jakieś inne najbliższe serie, co byśmy mogli co byśmy mogli zagrać po Jurassic World Evolution, chociaż tutaj odcinków jeszcze na pewno dużo powstanie. Ale patrzcie, że ten jest bardziej agresywny. Zaatakuje czy nie? Dawaj, przywal go tym ogonem. Nie? Odchodzi? On wzywa posiłki. Właśnie czemu oni nie idą za nim? Ja im tutaj nie mogę tego jedzenia uzupełniać po prostu. Chciałem tylko tą walkę wam pokazać i sam zresztą też zobaczyć i będziemy od razu przenosić się na nową wyspę. Zobaczcie, śledzi go trochę. Wzywa te posiłki, ale chyba mają ciężki orzech do zgryzienia. Chyba nie chcą go zaatakować. Zobaczcie, odpuściły. Wolą jeść z koryta mięcho, niż go zjeść. Także Ankylosaurus no, przestroszył aż 5 velociraptorów, które się ewidentnie go wystraszyły. W takim razie, skoro nie ma walki, to przenosimy się na następną wyspę. To musimy chyba zrobić poprzez tutaj kliknięcie w ten sposób. I tak, jeszcze na tej wyspie nie byłem, więc cieszę się, że będę mógł wam też pokazać to. Mamy minus 1 000 000, słuchajcie, na początek, więc nie wiem jak to pyknie od razu. Trzeba będzie jakiś kredyt wziąć. Idziemy na Takano. There was another island near here, where an amusement park was built over the bones of an abandoned one. Spared no expense. As Hammond would say, a biological preserve. Yeah, you may have heard about it. At least, the stuff that wasn't classified. One of your predecessors was in charge of this island. It didn't go very well for them. But here's your opportunity to succeed where they failed. Czyli po prostu zbankrutowali. I w to miejsce wchodzi Reezer. If you want to turn this into a profitable endeavor, and you do, trust me. W te miejsce wchodzi Reezer i musi tutaj naprawić tą sytuację. When your park is bankrupt, you will need to raise cash with what you have. Czyli będziemy musieli sprzedać dinozaury, fosile, budynki. Completely are taking photos with the ranger to earn you additional cash if you would like to start again. Select Restaurant Island from the pause menu. Okej, dobra, i co? Nawet jest nie incomplete track, czyli że co? Czyli, że... Czemu tu jest Power Station? Przyjrzyjmy się może tej wyspie z góry. Zobaczmy jaki mamy teren. Tu fajny wybieg można zrobić, zobaczcie, na całości. Ciekawe, czy gdybym tylko tutaj zrobił płot, czy one by normalnie tutaj mogły biegać, aby nie wychodziły poza ten okrąg. Ciekawe, bo tutaj nawet taka droga jest podprowadzona. Mamy tu jakieś jaja, tutaj też można zrobić wybieg, tu mamy jeden power plant. Power plant na pewno musi zostać. Mono trial station to możemy, to chyba sprzedam, za to będzie dużo kasy. Tu jest innovation center, no to nie wiem czy to sprzedawać. Tu mamy kolejny power. Nie, to jest substation. No i tu jest też power, dobra. To tak, ja sprzedaję tutaj te rzeczy rozrywkowe. Nie wiem czy to sprzedać i będziemy sobie jakoś tam odbudowywać kasiorę, także sprzedajemy, chciałem powiedzieć.
Bo co mi z tych budynków, jeżeli ja nie mam ekspedycji, prawda? Nie mogę wysłać. Co to jest to? Emergency shelter, to zostawiamy. Viewing station, to i tak jest złe miejsce dla viewing station. Pyk. Tutaj te laboratorium. Kurde, i tak chyba muszę je, no muszę to rozwalić, bo to jest za milion. Muszę koniecznie, bez tego by nam tutaj nic nie zadziałało. Shelter zostaje, chyba żeś ten... Zostawię ten monotrial może na początek. Te laboratorium jest niestety w złym miejscu. Ja jeszcze tylko teraz tak na szybko, jeszcze się rozejrzę po tej wyspie i spróbuję tak sobie z grubsza zaplanować, co gdzie będę robił. Zaczniemy naszą budowę od Expedition Center, żebyśmy mogli wysłać, no i później od razu Fossil Center trzeba zrobić. Bo póki co nie ma co robić wybiegu, bo i tak nie będę mógł chyba nic tutaj stworzyć, tak mi się wydaje, żadnego dino. Expedition Center pozwoli nam na początku zrobić najwięcej kasy. Tu jest Arrival Point i pomyślałem, że rozciągniemy się właśnie, że tutaj będzie jeden park, tutaj będzie drugi park, a po środku na razie będziemy budować te różne stacje dla siebie. Być może nawet później to zrobimy tutaj te restauracje i tak dalej, ale na razie robimy w ten sposób. Muszę na tą stronę. Dobra, czekaj, jakoś tak mi nie pasuje, trochę to brzydko się układa. Może tak. Też nie chcę, żeby zajmowało to dużo miejsca. W sumie tu mógłbym te ścieżki rozwalić i wtedy by było lepiej. Dobra, rozwalam te ścieżki. Dobrze, teraz sobie je połączę. Taką najtańszą. Tutaj też możemy te połączyć dwie. Dobra. I w sumie tam była taka opcja, że można sobie zaznaczyć, żeby wszystko od początku robić. Nie wiem, czy to nie byłby dobry pomysł. No i dobra, robimy sobie Expedition Center. Tutaj jeszcze damy sobie ścieżkę. O, pyk. Pyk. Dobra, mamy pierwszą rzecz. Druga to będzie od fosilów. Fossil Center. Obok siebie one mogą być. Pyk. Na razie nam energii starczy. Dobrze, że chociaż ta energia jest, bo mamy 687 tysięcy. To nam pozwoli na to, żeby wysłać na początku kilka ekspedycji. Nie wiem, jak tutaj z tym murem właśnie będzie. Mam nadzieję, że to jednak można sobie tylko tak w ten sposób oddzielić, bo jeżeli nie, to będzie trochę problem. Tutaj z kolei mamy ten power station, więc musiałbym to odgrodzić inaczej. Także nie wiem jak... Na razie chyba tą stronę zostawię. Skupimy się na tej. Połączę te dwie ze sobą, żeby one się uzupełniały. Mamy już nowe centrum ekspedycji i mamy nowe gatunki. Cintaosaurus. To będzie chyba jakiś... Znaczy, no będzie roślinożerny, ale też jakiś nowy. Tutaj mamy Gallimusa, Parasaurolophus, to chyba jest parazaur, Velociraptor. Tutaj mamy parazaur, a Tyrannosaurus Rex. Dobra, wiem, że wszyscy chcą tyranozaura. Ja też będę chciał tyranozaura. Majasaura, Torosaurus, Tyrannosaurus, Ankylosaurus. Deinoch, to tego nie słyszałem. Diplocerato, to cerato mamy. Brachiosaurus, zajebiście. Dużo, naprawdę dużo tutaj będzie gatunków. Tyranozaur, dobra. Gdzie jest taki tyranozaur, żeby on mi po prostu wypadł? Dobra, robimy ekspedycję, słuchajcie. Pierwszą, mamy tu już jakiś extraction, sprzedajemy. Robimy ekstrakt z tego DNA. No i ja sobie tutaj na razie coś tutaj jeszcze patrzę, coś może uda się pobudować i zaraz do was wrócę. Krótkie info, mamy pierwsze DNA T-Rexa. Także od razu daję do extraction. 0% jest, więc zanim osiągniemy tutaj coś więcej, to będzie ciężko. Przyszedł nam z ekspedycji nowy gatunek, zobaczcie, też taki Triceratops. Torosaurus.
Szkoda, że jest tyle do siebie podobnych gatunków w grze, a nie takich mocno różnorodnych. Ale może tych gatunków w sumie nie było jakoś tak dużo, ale na przykład w Ark Survival Evolved jest około 150 gatunków różnych dinozaurów i one są w zasadzie wszystkie od siebie mocno różne, ale też nie tylko dinozaurów, bo są też tygrysy szablozemne albo mamuty. Mogliby tutaj też coś takiego zrobić. Sporo już tutaj zrobiłem. Niestety kasa bardzo wolno leci, bo dopiero jak ten team wykopujący znajdzie jakieś takie lepsze szczątki, to dopiero wtedy cokolwiek zarabiam, a tak to wszystko stoi w miejscu. Póki co zrobiłem tylko jednego dinozaura, czyli tego strusia, bo na niego był quest, żeby zrobić. No i też nie mogę za bardzo tych kontraktów niestety wypełniać, bo są takie, że no potrzeba na przykład dinozaurów, żeby to zrobić. Jeden wybieg jest już gotowy, tylko że niestety nie mogłem go zrobić całkowicie z tych lepszych, z tego lepszego muru, także tylko dotąd jest ten lepszy mur, a reszta to jest zwykła siatka. I uwaga, mogę, ale 2 miliony muszę mieć, także niedługo będziemy robić tego pana. I zobaczcie, co nas tu jeszcze czeka w ogóle. Diplodocus, brachiozaura już mam jakieś szczątki, więc mogę się uczyć, chyba to jest chyba brachiozaur, także tutaj jeszcze nie wiem do końca, co to są za gatunki. Ten to też trochę jak T-Rex, to jest chyba Gallimus. Stegosaurus, tak mi się wydaje, że tutaj może być. Tego pamiętam, gdzieś widziałem na jakimś filmie, ale nazwy sobie nie przypomnę. To może być Karno? Może to być Karno. Tych Pacirino, Al Pacino, Parazaur. To jest Stegosaurus. Tamte są jak Spino, zobaczcie, Spinosaurus tutaj będzie. Spinosaurus też może być fajny. No i tego Indominusa, bo pamiętajcie, że możemy sobie modyfikować te dinostwory i wtedy będziemy mogli tworzyć jakieś takie fajniejsze gatunki. No i niestety kasy to ja w ogóle tracę zamiast zyskiwać, więc wrócę do was za jakiś czas, aż będzie można coś zacząć zarabiać, bo jeszcze muszę zrobić Ranger Station za 400 tysięcy, bo bez tego Ranger Station to będzie tutaj kiepsko. Nasza wyspa zaczyna powoli troszeczkę funkcjonować, niestety jestem cały czas, mam bardzo mało kasy, ale wypuścimy teraz, robi się chunk, który mam nadzieję, że sprowadzi troszkę gości. I odkryłem tutaj taką rzecz, że można się poruszać między tymi wyspami i wydobywać sobie można, tylko jest jedna ekipa niestety wydobywcza, ale jeżeli tutaj mam jakiegoś na przykład tyranozaura, którego chcę wydobyć, to mogę go tam wydobyć, bo się płaci za wydobycie na przykład 10 tysięcy 20, a mogę tam to robić, a procent idzie i tak na wszystkie Expedition Center, a tutaj mogę sprzedawać i trochę też z tego wszystkiego zarabiać, także warto to na pewno robić od razu szybko, wysyłam kolejną ekipę, bo to jest na razie jedyny sposób na to, żebym zarobił po prostu te skamieniałości. I tak jak tutaj mam, widzicie, jakieś za 27, to sprzedaję, tym bardziej, że te drakoreksy to nie opyla się ich robić, nawet nikt ich nie chce teraz kupować już, ale zobaczcie, jeżeli chodzi też o kwestie właśnie jeszcze to, no te questy mam tutaj słabe, kurczę. Jeżeli chodzi też o kwestię tego wydobycia T-Rexa, to jest nawet nieźle. Robimy tutaj te kontrakty dla tego gościa, one są najważniejsze. Mam nadzieję, że teraz 100 gości będzie, jak wykluję tego Changa. Use the Ranger Steam Camera, no to tutaj też jest lipa, bo nie mogę. Dobra, to ten daje Terminate i biorę kolejny jakiś kontrakt. Też u tego gościa, bo u niego będę mógł misję później zrobić za milion pewnie. No i to już słabe, no bo nie stać mi na to, żeby 60% wyspy zakryć tym Storm Defense, bo to trzeba ich kilka zrobić, one też swoje kosztują, także słaby kontrakt, ale uwaga, patrzcie na to. 67% i mogę wam teraz powiedzieć, że w następnym odcinku będziemy robić T-Rexa na 100%, to już jestem tego pewny. Możemy też zrobić Torozaurusa, ale on ma również słaby rating. Największy rating, zobaczcie, 178. W porównaniu z innymi drapieżnikami, no to ma dużo, dużo więcej od nich. Ale faktycznie te ratingi są różne i warto patrzeć na to, jaki dany dinozaur ma rating, żeby je robić. A ratingi też wzrastają po tym, co te dinozaury ogólnie robią. Myślę, że taki Diplodocus to też może być fajny
fajny rating może mieć, więc też na pewno będę wydobywał jego szczątki, ale fajnie jest tutaj ta gra nawet zrobiona. O, czekajcie, chyba możemy go wypuścić. Dobrze, że się zrobił, że kasę mi się nie zmarnowało, bo może w tym parku zaczniemy przynajmniej na zero wychodzić, żebym nie miał tych strat po 15 000. Dobra, jest. Tylko teraz jest taka kwestia, że nie mam tutaj dla nich tego żarcia. Zobaczę na tego, jak on ma mało życia. Mam nadzieję, że one jedzą tą trawę i nie potrzebują tylko tych... O, i szybko, ja od razu, jak jest tylko ekipa, to od razu wysyłamy kolejną. Żeby tutaj to sprzedawać, bo naprawdę tylko na tym mogę zarobić. No kurczę, naprawdę nie mogę tam tego sprzedać. No i T-Rex. Mogę sprzedać za 60 albo wydobyć za 10. No to będę wydobywał już w tym drugim centrum, żeby te koszta sobie ograniczyć i jakoś tam będziemy wychodzić. 300 tysięcy. No jeszcze muszę dużo tutaj naprawdę zrobić, żeby mi te kontrakty zaczęły w ogóle hulać. New contract. No i tak to słuchajcie idzie. Jak tam kasa? No już tylko minus 3000, jak mamy tego gościa, więc jeszcze jakiś jeden tutaj bym wrzucił gatunek i byśmy już nawet coś tam mogli zarabiać, bo nawet jak jest ten minus, no to ciągle tracę. Nawet jak mnie nie ma na tej wyspie, to spada jego koszt, a na tamtej mamy już 15 milionów, słuchajcie. Słuchajcie, nareszcie udało się. Nasz park zaczął zarabiać. Zobaczcie, już jesteśmy 6000 na plusie. Powiem wam, że długo to trwało. Dzięki tym ekspedycjom można trochę zarobić. No i właśnie dzięki na tym też, żeby jak już przyjdą na przykład te szczątki, no nie szczątki, tylko te DNA T-Rexy, to żeby wydobywać na wyspie, na której jest kasa. A na tej wyspie, żeby sprzedawać te, których nie będziemy potrzebować. Ja tutaj wypuściłem sobie dzięki tej taktyce 3 dinozaury, w tym 2 changi, i te changi przynoszą mi dość duży profit, bo one mają po prostu rating i od tego zależnego właśnie jest, jaki mają rating, to wtedy ci goście przybywają, no i zaczynają wydawać pieniądze w naszym parku, a my dostajemy szczątki, niektóre są po 80, ale niektóre są też po 360. O, man. A właśnie, już mamy nawet Ranger Station jeden wybudowany i dostaliśmy misję. No i teraz zacznie się w końcu zarabianie. Niestety, ale muszę zbudować jeszcze research team i teraz tak. Dodajemy taska dla tego pana. A tutaj jakiś typ on mi zachorował, w ogóle to nie wiem, czy nie lepiej go sprzedać. Ale nie mogę sprzedać, potrzebuję helikoptera. Well, in this project, we're gonna unleash it. Amplify it even. This will let you get a handle on who you really are. And what they, the dinosaurs, can become. Tak, gdzie jest Research Center? O, jest Research Center. 400 tysięcy potrzebuję. Genetic modifications. We're looking for genes that can have an impact on the dinosaur specific traits. To jest pytanie. Nie, mamy nowe, słuchajcie, nowe gatunki mamy. Parazaur jeszcze na 0%, tego mogę sprzedać. 122, tak jest. Ale tutaj mamy brachiozaura, który jest jeszcze na 0 i diplodocus na 40. Będziemy mogli niedługo robić diplodoki. Ten ma takie słabe questy, że akurat no nie mogę. Znaczy w sumie to mógłbym nawet zrobić tego Torozaurusa skin, toughest modification, nie wiem czy mam to. Zobaczmy tego Torosa w ogóle, jaki on ma rating i ile on kosztuje, czy się opłyla go robić. Także trochę lipa też, bo ja tutaj mam już trochę roślinożernych, więc będę musiał robić kolejne na mięsożerny wybieg. Ale można też w zasadzie wypuszczać jakieś dinozaury w tym miejscu i po prostu później helikopterem przenosić do innych przegród, ale to trochę trwa i może być niebezpieczne. 61%, 340 tysięcy i 34 rating tylko, a Chunk jest za 275 i ma 41 rating, więc niestety, ale tego Torosa się mi nie opyla robić. Gdzie jest ten mój pojazd? Ktoś tutaj krzyczał, że ma mało życia. Pewnie on ma mało życia, bo jest chory. No i ta wyspa, powiem wam, no jakoś tam powoli, ale no już bym musiał zacząć budować tutaj dla mięsożernych. No i niestety, nie wiem czy już mówiłem, ale nie można tak sobie odgrodzić. Na przykład w tym miejscu postawić tylko mur, bo trzeba mur połączyć. Mur musi być okręgiem, który będzie ze sobą
połączone. No sources of common cold remain. A, dobra, common cold to jest grypa. Właśnie taki, zapomniałem już w ogóle słowa grypa po angielsku. Dobrze, że mi tutaj przypomnieli w tej grze, już dawno nie używałem. Dobrze, wysyłamy tutaj, zobaczmy, czy coś tam się udało nam. No niestety, tego już nikt nie chce kupić. Także ja idę na tą drugą wyspę, powydobywam sobie tutaj, a ta już tam powoli, powoli, już przynajmniej nie tracimy pieniędzy, ale jakoś tam sobie istnieje. Pokażę wam, co na tej wyspie się dzieje, drugiej. To będzie chyba moja główna wyspa, ponieważ tutaj dużo zarabiamy kasy, bo chyba tam około 400 tysięcy cały czas. Jest ona całkiem nieźle zbudowana, jak zobaczycie, w zasadzie prawie cała jest wykorzystana. Tutaj mogłem trochę to zrobić, tą zagrodę zamiast tutaj, a tutaj budynki stawiać, także... O, czekajcie, musimy tam nareperować. Czy nareperowane? Aha, nareperowało się przed chwilą w takim razie. Research Center jest bardzo rozwinięty, bo w zasadzie to tam mi prawie nic nie zostało. No i tutaj naprawdę jest nieźle. Czekajcie, jeszcze te fosile sobie powydobywamy. Ekstrakt. Ekstrakt, ekstrakt. Tego parazaura. Ciekawe, jak ten parazaur będzie. Ekstrakt. No zobaczcie, research, naprawdę wysoki poziom. Tych rzeczy nawet nie wiem, czy researchować tak na dobrą sprawę. Jako, że jest kasa, to w sumie można. Budować też za bardzo nie mam już gdzie, niestety. No bo tam troszkę tutaj rzeczywiście może tą zagrodę powinienem tutaj przenieść. Co w zasadzie nie jest takie trudne, a wyszłoby mi to na plus, bo mógłbym zrobić przynajmniej mur, którego by one nie przebijały tak bardzo. Musimy sobie nakarmić, ale to co jest najważniejsze, o czym jeszcze nie wiecie. Tu jest dużo tych feederów, jak to wszystko kurczę uzupełnienie. W ogóle patrzcie, ile kosztuje uzupełnienie tych kurde feederów. Naprawdę dużo kasy. Komuś już tam się coś nie podoba. Słyszycie ten dźwięk? No to ktoś już bije łbem o mur. To jest takie irytujące. Że brak mi aż słów. Już gdzieś mur przebity. Już gdzieś jest mur przebity. Tutaj? Nie, poszaleli normalnie. Kto rozwala ten mur? Dlaczego rozwalacie ten mur? To ty, Diplo? Czemu masz taki mały komfort? Za mało miejsca tutaj dla ciebie jest? Kurde, no jest dla ciebie za mało miejsca. A to dlatego, że tutaj jest duża zagroda, proszę państwa. Chyba wiecie, dla kogo ona jest przyszykowana. To jest na następny odcinek przygotowane. Także jak widzicie, ja tutaj nie śpię, nie próżnuję. Cały czas coś tutaj się dzieje. Robimy task. Usypiamy. Ty miałeś już dawno spać. Czemu ty nie śpisz? A tu jest w ogóle dziura. To nie dobrze. Ciebie usypiamy. Zostaną tutaj te dwa i będzie im ok. Bo jest tutaj drzewo dla ciebie, Diplo, do jedzenia. I drugie też jest dla ciebie drzewo do jedzenia. Także proszę nie przesadzać. Ranger team. Czy któryś już wraca? Dobra, ty jesteś wolny. To ty jeszcze tutaj byś naprawił. Inny ranger team. Returning to base. No jak returning to base, stary? Ty tu jeszcze masz dużo do roboty. Możesz uzupełnić te dwa drzewa. Fajnie ucieka tam ten T-Rex. Nie wiem, czy widzieliście tutaj. Fajnie to wygląda. Ktoś tam... Czekajcie. Czy ja dobrze patrzę? Returning to base. Uzupełniłeś te dwa? No i dopiero teraz możesz wracać. Szybko te fosile wysyłamy, żeby tam można było zarabiać. Te, które mogę, to wydobywam, a te, które mogę sprzedać, to zostawiam sobie na tam. Niedługo T-Rex już będzie na 80%. No i słuchajcie, i w ten sposób dzisiaj zakończyłbym ten odcinek. Jak widzicie, dużo się tutaj dzieje. To będzie taka chyba moja główna wyspa. Ale dzięki temu, że jakby awansuję cały czas, to mogę rozbudowywać tutaj tą wyspę. Ona jest taka malutka i w zasadzie to najlepiej byłoby ją przebudować, bo źle jest zarządzany ten teren. Tu on jest taki bardzo górzysty, na przykład tutaj nic nie mogę zbudować. Nie mogę też tego terenu wyrównać, mam jakieś z tym problemy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Wszystkich subskrybentów zachęcam do zostawienia dzwoneczka, bo dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o filmach. Dajcie znać w komentarzach, jaką serię byście chcieli zobaczyć oprócz Jurassic World.
World Evolution. Jeżeli lubicie dinozaury, zapraszam Was na Ark Survival Evolved. Ponad 500 odcinków na moim kanale z tej gry znajdziecie. No i zapraszam Was też do opisu. Tam znajdziecie linki do mojego Facebooka, do mojego Instagrama i również na Discord, który jest specjalnie przygotowany dla widzów, żeby mogli się widzowie razem komunikować, ze sobą gadać i też dostawać informacje po prostu o streamach głównie i o filmach. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!